Gimper. Obrzydliwy rasizm zawodnik. O rasizmie. Temat nie jest mi obcy. W sensie ten jest, ale ogólnie rasizm. Znaczy, ja nie jestem rasistą, ale jakby zmagam się z tym. W sensie. Dobra. Podczas ostatniej konferencji Fame czarnoskóra zawodniczka Elizabeth Anoru'ye pod wpływem emocji powiedziała o kilka słów za dużo. Ja ciebie się nie boję, nie balam się Dominiki, nie balam się na namie, a ciebie biała dobać się też nie będę. Oglądający domagają się wyciągnięcia konsekwencji, a Twitter grzmi. Dobra. Oprócz tego, świeżo opublikowano. Rasistka. Nie, ale nie pisz, ale rasizm. Nie, nie pisz, ale. A, bo ty napisałeś to serio, okej. Bo to nie można tak. A co jakby ona do niej powiedziała, ty czas, bierz to dalej. Chłopie, przecież wiadomo, że byłyby dymy na dużą planetę Ziemię. Nie można tak. Publikowany trailer GTA 6 bije rekordy popularności. Lexi jest oskarżana o kradzież teledysku od piosenkarki Doja Cat. Amor... Kto? Aleks. Stalcio i Kinga Banaś nagrali godzinny film, gdzie tłumaczą się ze swojej relacji. I to nie wszystko, o czym dzisiaj porozmawiamy. O, możemy obejrzeć, bo ostatnio się śmiałem z ich widzów. To dzisiaj obejrzę, żeby się znowu pośmiać. Bardzo dużo, ale nic się, drogi widzu, nie martw. Ja nazywam się Tomasz Andrzej i będę twoim przewodnikiem. Także koniecznie sobie... Mam na jutro schematy blokowe, algorytmy. Nic nie rozumiem, typ nie umie tłumaczyć, pieprzyć, chyba będzie zagrożenie. Ale to gdzie ty to masz? Zagrożenie w technikum czy coś takiego? W tym momencie zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w internecie, a my jeszcze zanim zaczniemy, to poinformuję was, że partnerem dzisiejszego odcinka jest Pasibus, czyli w 100% polska marka wywodząca się... Oczywiście polecamy od Gimpera rzeczy, ale przewinę, chcesz oczywiście tam linki, wiesz o co chodzi? Zaczynajmy! A zaczniemy sobie od informacji na temat najnowszego, gorącego, świeżutkiego trailera gry Grand Theft Auto 6. Kolejnej odsłony legendarnej serii, którą kojarzył chyba każdy z nas. Czy to Vice City, San Andreas, czy popularną od wielu lat piątkę. Premiera GTA 6 co, jest Gimper o wszystkie tyle wyczekiwana, części że poprzednia grał? W sensie ja no niby też, ale ja żadnej nie przyszedłem poza San Andreas. Serii została wypuszczona przez Rockstar Games w 2003. Ty nie przejść Wiedźmina 3. Nie przejść GTA wszystkich poza San Andreas. Ja jestem Polakiem w ogóle? Jestem. Chyba nie. W 2013 roku, ponad 10 lat temu. I oczywiście z punktu biznesowego nie było dla Rockstara sensu wydawać kolejnej odsłony tak lubianej serii, ponieważ GTA Online zarabiało dla nich całkiem sporo fałdolców. Od jakiegoś... Ty widziałem shota, że podobno miliard dolarów GTA 5 zarobiło w pierwsze 24 godziny. Ja pierdzielę, ja to nie wiedziałem, że to się aż tak dobrze sprzedawało. Że na sam start już. Tylko myślałem, że to się skumulowało przez lata. Ale popieprzone to jest. To ciekawe, jak się sprzeda GTA 6. Bo jeżeli... No na pewno dużo lepiej. No to będzie jakiś rekord tych czasów. Dzięki Dorjosz za 14 lat. GTA to luz. Przykazanie mówi tylko... Aha, okej. Czasu okay. Natomiast spekulowało się o tym, że trailer GTA 6 wreszcie się pojawi, no i go dostaliśmy. I hype oraz zainteresowanie, które wybuchło wokół tego niespełna dwuminutowego filmu, myślę, że przekroczyło najśmielsze oczekiwania. Gdy... Dodasz? Nie ma jeszcze, później wyślij. Nagrywam te newsy, czyli 5 grudnia w okolicach godziny 16. Trailer ma ponad 60 milionów wyświetleń. I mówię tu tylko o wyświetleniach na oficjalnym teraz kanale Rockstara, bo chyba ponad, na nie? Różnych innych kanałach są już reuploady mające po 2, 3, 5, a nawet 10 milionów wyświetleń. Myślę, że łączny zasięg, który na ten moment został wygenerowany, już wynosi kilkaset milionów odsłon, a te statystyki z każdą godziną w zawrotnym tempie rosną. Hype na GTA 6 jest, szczerze mówiąc, popierdolony. I nie wiem, czy jakakolwiek gra wideo w historii wcześniej doświadczyła aż tak ogromnego zainteresowania. Setki, jeżeli nie tysiące streamerów przygotowało specjalne streamy, gdzie na żywo reagowali na trailer GTA 6. YouTuberzy nagrywają filmy, gdzie reagują na ten trailer. Każdy chce coś nagrać o GTA 6 i zgarnąć trochę tego hype'u dla siebie, a to oczywiście jeszcze mocniej nakręca ludzi na premierę produkcji. Jeżeli chodzi o samą grę, to ma zostać... Widziałem na FB artykuł, że Polacy prują się, że trailer GTA 6 zawiera dużo czarnoskórych osób. Co ty gadasz? Nie, no to jest fake. Co ty pieprzysz? Wypuszczona w 2025 roku, a akcja ponownie przeniesie się... Co ty gadasz? Moja reakcja na to jest taka, zobacz to. Moja reakcja na tę informację.
na Florydę do słonecznego Miami. Wygląda na to, że tym razem po raz pierwszy w serii będziemy mieć główną bohaterkę, a nie bohatera, dziewczynę o imieniu Lucia. Ale nie słuchajcie tych, którzy mówią, że kobiety to niby słaba płeć. Lucia na trailerze pokazuje, że nie będziemy się nudzić. Trust. Trust. Oprócz tego w trailerze zobaczyliśmy sporo nawiązań do różnych sytuacji, które działy się w Stanach właśnie w Miami i zostały tutaj odtworzone na silniku gry. Na przykład ta twerkująca pani na dachu samochodu jest nawiązaniem do tego klipu. Czemu tak... on to zacenzurował w dupę? Nie no, Gimper, bez przesady. Ta twerkująca pani na dachu Gimper, w dupę, co ty? Samochodu jest nawiązaniem do tego klipu i tak... Serio by mu zablokowali to bez przesady? YouTube wie, że to jest trailer GTA 6. Historia wydarzyła się naprawdę. Pojawił się także słynny Joker z Miami, czyli gość, który w 2017 roku został aresztowany, ponieważ miał mierzyć naładowaną bronią w stronę kierowców. Tak wygląda facet na rozprawie sądowej, a tak wygląda jego alter ego na trailerze GTA. Tego typu nawiązań oraz smaczków jest o wiele, wiele więcej. Klimat wylewa się z tego trailera, ludzie zachwycają się także rewelacyjną grafiką, a nam pozostaje czekać. Nie musieliśmy natomiast długo czekać na wytłumaczenia Mortalcia. Godzinę, to trwa mi się już 10 minut. To pieprze to. Ich, jak to określali niektórzy, dosyć szemranej relacji. A żeby być precyzyjnym, bardziej chodzi o szemrane okoliczności rozpoczęcia się tej relacji, ponieważ wielu widzów ekipy Gen Z zarzuca Kindze Banaś, że odbiła Mortalcia jego poprzedniej dziewczynie i swojej dobrej koleżance Kartoni. Mortalcio z Kartoni był w związku przez wiele lat i miał z nią zerwać właśnie na Kingi. Jednocześnie zarówno Kinga, jak i Mortalcio podtrzymywali, że wcale nie są w związku, nic między nimi nie ma. Ludziom się coś przywidziało, żeby rok później ogłosić, że od dawna są w związku. No więc jak można się było domyślać, zawrzało, zresztą o tym szeroko sobie mówiliśmy w poprzednim odcinku, informowałem również, że para postanowiła nagrać film, który się do tego wszystkiego, co dzieje się wokół nich, odniesie. No i filmu się doczekaliśmy, trwa on ponad godzinę i postaram się dla was streścić najważniejsze rzeczy, dawaj, które zostały streść, mi poruszone. Portalcio i Kinga podkreślili, że zaczęli się spotykać 29 maja, mieli oni przez pół roku ukrywać związek, ponieważ dostawali bardzo dużo negatywnych komentarzy i DM-ów i się zwyczajnie bali. Wszystkie wypowiedzi dementujące fakt, że są w związku, miały wydarzyć się pomiędzy rozstaniem Mortalcia z Kartoni, a zawarciem związku pomiędzy Kingą a Mortalciem. Para odniosła się też do zdecydowanej większości teorii, czy jakichś dwuznacznych zachowań, w związku z którymi ludzie zarzucali na przykład Kindze nieczyste intencje, mowa tutaj na... Drama we wrześniu, pedo na ety. Drama w grudniu, chłop ma nową dziewczynę. Przykład o jakimś odbiciu w szybie na którymś odcinku, gdzie wyglądają jakby grudzień się odciskiwali. Delikatny. Pokazali trochę screenów z różnych okresów ich znajomości, które miały pokazywać... Będzie git, jak coś to pisz. Jest git. Co? Że naprawdę chociażby dobra, był tym byli ziomkami, bo tak do siebie pisali na Messengerze, że hej, my przecież dobre ziomki. Czy tak by pisała do siebie zakochana para? Ciężko mi powiedzieć, ale no na pewno te screeny to są jakieś takie małe kamyczki, które wspierają ich argumentację. Oprócz tego para zdecydowała się przeczytać różne nienawistne DM-y, które otrzymywali. W szczególności chodziło witam, tutaj o wiadomości wysyłane właśnie do Kingi, która od dłuższego czasu spotyka się z ogromnym hejtem ze strony społeczności, która uważa, że ta odbiła Mortalcia Weronicę. Para podkreśliła w związku z tym wszystkim, jak trudne było dla nich podejmowanie racjonalnych i rozsądnych decyzji w obliczu tak ogromnej presji z każdej strony i hejtu, z którym się spotykali. W momencie, kiedy zdecydowali się wejść w związek, stwierdzili, że dadzą sobie dłuższe okno czasowe, około pół roku, żeby zobaczyć, czy w ogóle przetrwają, żeby nie narażać się niepotrzebnie na falę hejtu. W sytuacji, w której na przykład miałoby się okazać... Miłosz, musisz dać link, to dodam. Zoba? No dobra, niech ci będzie. Po 3 miesiącach, że to jednak nie to. A później dodali jeszcze trochę różnych takich prywatnych rzeczy. AH69. Na teledyski, rozmów. Z... Ej, co lepsze, AH66 czy AH69? 66 ewidentnie. Osobami z ekipy, płaczący rodzice, dużo wsparcia i ogólnie pluszowo, misiowo i wszyscy ich kochają. Film spotkał się z dużym zainteresowaniem, bo w momencie, kiedy to nagrywam, w około 19 godzin wygenerował już ponad 1 000 000 odsłon, a oceny są w zdecydowanej większości pozytywne. 80 tysięcy łapek w górę do niecałych 10 tysięcy w dół. Jeżeli chodzi o rzeczy kontrowersyjne, na które ludzie zwrócili uwagę w komentarzach, ale nie był to jakiś big deal, to fakt, że Mortalcio ani razu w tym witam, filmie za co nie cię wymienił z imienia swojej byłej dziewczyny. Witam, tak... Quinto, za... Montowałem nowy monitor i twoje zako... Ale co ty mówisz? Jakie zakola w dupę? AH66! Moja reakcja w dupę.
tylko zawsze mówił o niej tak trochę naokoło, co niektórzy odebrali jako pewien brak szacunku do relacji, w której przecież spędził tak wiele lat. Czy Mortalcio i Kinga powiedzieli nam prawdę, czy może użyli jakichś rzeczy, żeby skonstruować jakąś słodko pierdzącą historię, tak by pasowała do narracji i udobruchała ich widownię? Ciężko mi powiedzieć, ale prawda jest pewnie taka, tak, że w pierwszej kolejności nigdy nikomu nie powinni tłumaczyć się ze swojego życia prywatnego. No. To, z czego powinni się wytłumaczyć, to z tego, czy potencjalnie nie okłamali swoich widzów, jeżeli rzeczywiście miało to miejsce. Tutaj twierdzą, że tak nie było i przedstawili na to szereg dowodów, które mają to potwierdzać, ale co ciekawe, inną perspektywę na swoim livestreamie rzucił na tę sprawę Sylwester Wardęga. Dzieci od samego początku mówiły, że zostawił tą kartoni dla tej Kingi. To była prawda. Ja wam to mówiłem parę razy na live'ach, nie? Mógł powiedzieć na przykład, ej, widzowie, to nie jest wasza sprawa. A on na przykład nagrywał, że kłamał wprost o widzów, nie? Mówił, że nie, to jest w ogóle wyssane z palca i tak dalej. Niezależnie od tego, jaka jest prawda, jeżeli się kochają, są szczęśliwi, chcą coś na tym budować, to ja im życzę, by przytrafiało im się wszystko, co dobre. Natomiast zdaniem niektórych użytkowników Twittera, wszystko, co dobre w teledysku Lexi zostało ukradzione z innego teledysku, należącego do raperki Doja Cat. Nie no to... A, to ta rasistka i Lexi to też w takim razie rasistka, więc dlatego ukradła ta coś takiego? Ukradzione z innego teledysku, należącego do raperki Doja Cat. Nie no to chyba nie może być prawda, że zapierdasz połowę ujęć z teledysku jednej z największych... O, Nervarian. ...większych gwiazd ostatnich lat, XD, napisał Nervarian na swoim profilu. Rozumiem kopiowanie głupich filmików na YouTube, ale za takie coś chyba można mieć problemy. Czy ja jestem jakiś przewrażliwiony? Dodaje Damian... Przewrażliwiony jesteś, Nervarian. Ona tylko skopiowała nie rasizm, nic więcej. Nie denerwuj się. ...łączając grafikę... Ty, ale Nervarian chyba komentarii robi. W pierwsza grafiki porównuje, jemu się chce. Co jest? Ty, o co chodzi? Ej, Nervarian Sigma. Szczerze, Sigma. Porównującą różne kadry z teledysku Doja Cat, You Right, a także nowej piosenki Lexi, Poczekam. Widzimy tutaj wielką złotą bramę w niebiosach, egzotycznie wyglądający pałac, wokalistki leżące obok roznegliżowanych mężczyzn, gdzie no ta, jest, no, pyli wersja. Nawet tak samo na poduszce, a także scenę przytulania się na łóżku dryfującym na jeziorze, która również jest łudząco podobna do oryginału. I rzeczywiście, jak się patrzy na to wszystko, to można powiedzieć tylko jedno. What the actual fuck? Pozwoliłem sobie obejrzeć zarówno jeden, jak i drugi teledysk i muszę przyznać, że jest tak, że te ukradzione sceny to jest jakaś część tego teledysku Lexi, a nie całość, ale mam wrażenie, że to nie wynika z tego, że nie chciała więcej skopiować, tylko z tego, że skończył się budżet i po prostu nie dali radę tego odtworzyć. Zresztą to w ogóle wygląda jak taka bardzo budżetowa wersja tego teledysku Doja Cat. I na większości scen widać, że Lexi po prostu śpiewa na green screenie i została wklejona w jakąś scenerię, trochę jak gwiazda Bollywood. No i można powiedzieć tylko jedno. Słabo. Po co coś takiego robić? Lexi, zatrudniasz sobie całą ekipę, która przygotowuje dla ciebie te teledyski. Nad samym tekstem, oprócz Lexi Chaplin, pracowały jeszcze 3 osoby. Łącznie nazwisk w opisie mamy naprawdę sporo. Czy ci ludzie naprawdę jedyne co potrafią i po to ich zatrudniasz, żeby zapierdali rzeczy z zagranicy i w biednej wersji odtworzyć je w Polsce? No bo tak to wygląda. Tak. Ale spoko, jak jest duża ekipa, to w razie czego będzie można zwalić na nich winę i potem na Insta Stories nazwać ich debilami. Tak jak to Lexi zrobiła ze swoimi podwykonawcami w Federacji Cloud. No i co można więcej powiedzieć? Jest to następna wpadka wizerunkowa Lexi Chaplin w ostatnim czasie i serio mam wrażenie, że młoda influencerka idzie na jakiś rekord. Jak normalnie się mówi, że jest się raz na zawoli wodzie, cały raz stream. Pod wodzem, to Lexi mam wrażenie jest raz pod wozem. Ale ostatnio chwila była, bo patch wchodził. Raz pod waży wozem. Kiepski żart, dobrze, przepraszam. Najlepszy, jaki udało mi się. Kolejny news. A kolejnym newsem będzie sprawa całkiem istotna, bo pokazująca pewną niespójność Federacji Fame w tym, co deklarują, jeżeli chodzi o sprawę Michała Boxdela, Barona. Streszczać całej sytuacji jeszcze raz jaka nie będę, blachara. No ale każdy, kto orientuje się w internecie, ten wie, że po Pandorze Federacja definitywnie od Boxdela się odcięła, zapowiadając, że ruszają również procedury formalne dążące do tego, żeby go ze spółki usunąć. Sam Boxdel mówił, że on sprzedaje udziały i że już w ogóle nie wie, czy... Jaka żygunia, liguśka! Gdzie chciał być Fame. A potem na programie Sylwester Wardęga zlikował, że jak to, przecież Boxdel normalnie jest na backstage'u i zarządza. Chyba, a powiedz mi, gdzie jest teraz Boxdel? Słucham? Gdzie jest teraz Boxdel? Pewnie pracuje gdzieś. Chodź. Przecież jest obok. Zrobiła się wielka jazda, ludzie powiedzieli, przepraszam, jak to Federacja wydaje oświadczenie, że jest usunięty z działania i tutaj nagle chodzi klasyczek na backstage'u i robi jakieś rzeczy, no i zrobił się na tyle duży dym, że nie tylko Boxdel musiał wydawać oświadczenie w tym temacie i się tłumaczyć, dlaczego tam był i zaręczyć, że więcej taka sytuacja nie będzie miała miejsca i on naprawdę sprzedaje udziały i nie będzie już pomagał przy Fame. Nawet specjalnie z tej okazji wywiad dał urzędnik prasowy Fame MMA, Michał Jurczyga, który powiedział, że... Natomiast mogę zapewnić,
że Michał nie będzie więcej w studio, nie będzie prowadził programów, nie będzie też obecny w reżyserce, no bo te wdrożenie już nastąpiło, nie będzie tam się po zapleczu kręcił, nie będzie obecny na konferencji najbliższej w żadnej formie, nie będzie tam pełnił żadnej roli, jak i nie będzie obecny również na gali. Jak mawia klasyk, mocny statement. Gimper niestety, powiedział, jak kto się to? Okazało, statement, który nie przetrwał. Dobra, czasu. No, trzeba stop. Jeszcze słuchać, tak? Ostrzegawczy użytkownicy Twittera wypatrzyli bowiem na jednym ze stolików Nathana Marconia potężnego włodarza, który wbrew zapewnieniom i deklaracjom był obecny na backstage. No może tam sobie tylko przyszedł jako widz, tak? Wiadomo. On tylko jest widzem fame teraz. W pageu konferencji. W jakiej roli? Tego nie wiemy. Widzę. Ujęć na Twitterze z Boxdelem było o wiele więcej, a twitterowicze nie szczędzą gorzkich słów. Po Pandorce i chuj, na Fame MMA 20 luźno wraca, Pandorka. Boxdel strasznie śliski typ, ale w topa i tak dalej, i tak dalej. W kontekście tego... Ty, fajny ten. Luźno wraca, Boxdel strasznie śliski typ, ale w topa. Pa, pa, pa. I tak dalej. Pa, 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 pa. I tak dalej. Pa, widzisz? Fajny awat. W kontekście tego wszystkiego zastanawia również wymiana zdań. Moja reakcja, AK-66. Która miała miejsce podczas konferencji. Dzisiaj będziesz samotnie siedział na ten pojedynczy fotel. Jak myślisz, kiedy powróci drugi? No, mam nadzieję, że wiesz. Dodasz, zaraz zobacz. I teraz nie zrozummy się źle. To nie jest tak, że ja teraz chcę powiedzieć, no, Boxdel nie ma prawa sobie zaraz przychodzić zobaczę, gościnnie nawet na konferencję firmy, którą stworzył. I że to tym jestem tutaj nadal tak strasznie. Nadal ma udziały. Ale po co wychodzi rzecznik prasowy Fame przed kamerę, przeprasza za obecność i mówi, że to się nigdy nie powtórzy, nadaj i Boxdela nie będzie zobaczymy na konferencji, ani na backstage'u, ani nigdzie. Po co to mówi, jeżeli ta deklaracja nie ma potem nic wspólnego z rzeczywistością? Po co Boxdel chodzi i mówi o sprzedaży udziałów i o tym, że się będzie z tego wycofywał i nie wie, czy chce wrócić do Fame, kiedy wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że sytuacja po prostu wygląda inaczej? Po co kłamać? To jest pytanie, które zadaję. Przecież można było powiedzieć, to jest trudna sytuacja, musimy oj, się zastanowić. Oj, dobre pytanie. Zrobić. Niech trzeba by emocje, zrobić. Poczekamy, co powie prokuratura. I to byłyby komunikaty, które są jak najbardziej zrozumiałe. A tutaj mam wrażenie, kiedy? Że ktoś zobaczył, że tłum chce krwi, no to udawał, że daje im tą krew, a rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. No i po co to tak? I teraz znowu trzeba będzie wydawać statementy, plątać się, kręcić i wymyślać jakieś usprawiedliwienia, bo ludzie się będą o to czepiać. Gdzie w sytuacji, w której federacja nie wydawałaby tak mocnych deklaracji, pewnie nikt witam, już by mordu. Nie miał o to problemu. Ja naprawdę nie życzę Boxdel. To jest gameplay z tego, to zaraz zobaczymy. To jest rzeczywiście ten nowy? Zaraz zobaczymy. Celowi źle, za co całkiem słusznie zebrałem bęcki, za to jak poprowadziłem z nim wywiad na zgrzycie. Ale tego rodzaju niespójności wizerunkowe nie pomagają ani jemu. Twoja reakcja? Moja też. Ani Fame MMA. Natomiast Lidzie z pewnością wizerunkowo nie pomagają konfrontacje słowne z Nawcią, która zdaje się sposobem prowadzenia dyskusji, wyciągać z kontrowersyjnej zawodniczki wszystko co najgorsze. Panie zmierzą się ze sobą na nadchodzącej gali Fame Reborn i od samego początku między nimi iskrzy. Tutaj Nawcia bardzo mocno pocisnęła Lizę przez telefon na starym programie Cage. Lidia, prawda jest taka, że ja się jakoś mocno obraziłam, że... ...do pierwszej największej startować, dlatego i tak nie wezmę swojego miejsca. Nie, za grubo, nieładnie tak. To Liza potem na swoich transmisjach odpowiadała Nawci i ją zaczepiała. Nawcia cię wyzywa na streamie. Tak? Niech ścieka. Jak ty jesteś nudny, jak Nawcia, nic z ciebie nie będzie, bo nawet nie masz znanych kolegów. I kiedy doszło do zderzenia dwóch pań na programie Face to Face prowadzonym przez Ulfika, to emocje dotarły wręcz do takiego punktu, że Liza się rozpłakała. Franek był osobą, która mnie właśnie wyciągnęła kiedy? Z tego stanu. I ja... Teraz mogę ci przerwać na sekundę, żebyś się trochę pooddychała i żebyś powiedziała za chwilę spokojnie to, co ty chcesz powiedzieć, okej? Okay? Nie, wszystko jest okej, okay. Ja jestem emocjonalna osobą. Ja to rozumiem. I o ile na programie Face to Face Liza reagując emocjonalnie finalnie zdecydowała się rozpłakać, rozkleić i opowiedzieć historię o tym, jak trudno jest jej być nie tylko osobą czarnoskórą, ale i Ukrainką w Polsce, o tyle już na samej konferencji zdecydowała się diametralnie zmienić postawę i również... Nie, widzowie... Musiałem, wiesz, bo no rozpieprzyłem monitor, no musiałem wypieprzyć z siebie energię. Co ona gada? Czy ona mówi prawdę w ogóle? Czy pieprzy pod kamery? Bo naprawdę już mnie to poddenerwowało delikatnie. Ja pierdzielę. Przecież ona to powiedziała po to, żeby ten, bo nie ma argumentów, no nie wytrzymam. Kurde, bo już wnerwiony jestem.
niż zareagować emocjonalnie, ale tym razem kompletnie inny sposób. Będziesz płakać, będziesz błagać, żebyś ja cię nie biła. Dobrze. Staniesz takiego głupopa na łeb. To tak. Może teraz spróbujesz, to... Ja ciebie się nie boję. Nie balam się Dominiki, nie balam się na namie, a ciebie, biała bać się też nie będę. Nie, no, no i takie coś, ty i mówi o rasizmie, no ja pierdzielę. To ona chce zwalczać rasizm, czy go pogłębiać w Polsce. W stosunku do supy, jakiegokolwiek koloru oczywiście. No porypało ją. To ostatnie zdanie było przesadą, a Twitter eksplodował. Gdyby nam się powiedziała coś takiego do Lizy, to świat by zapłonął, ale w tym kierunku nikogo to nie zainteresuje. Wyobraźcie sobie odwrotną sytuację, jakby Nawcia powiedziała tak do Lizy, tfu jej na ryj. Rasizm działa w dwie strony, weź już wypi***alaj ruro i tak dalej, no generalnie na Lizę posypał się bardzo mocny hejt, ale również pomiędzy tym wszystkim dużo pytań w stronę federacji. Czy z tego typu rasistowskiego zachowania zostaną wyciągnięte jakieś konsekwencje? To pytanie zresztą po sugestii Natalii zadał Sylwester Wardęga w stronę włodarza no obecnego Wardęga na miejscu, przytomny. Wojtku, czy mogę ci zadać pytanie, bo słuchasz wszystkiego tutaj, więc chciałbym poznać twoje zdanie jako włodarza. Czy to, co powiedziała Liza w stronę Nawci było według ciebie rasistowskie i federacja wyciągnie jakieś konsekwencje? Uważam, że zarówno w tę stronę, jak i w tę stronę jest to rasistowskie i nie powinno to w ogóle tutaj się pojawić. Później zresztą na panelu Sylwek do tego wracał i próbował dać Lizie pole do tego, żeby się wytłumaczyła, mówiąc, że hej, widzę, że czytasz komentarze, może chciałabyś coś dodać, ale Elizabeth szła w zaparte. Liza, to ja mam do ciebie takie pytanie, gdyby ona powiedziała to w drugą stronę, czy ty byś się poczuła urażona? I jak myślisz, jakby zareagował internet na coś takiego? Ja powiem tak, że ja nie jestem tą czarnoskórą osobą, która przeżyła taką mega rasistowską historię w swoim życiu. Czy nie było 20 sekund temu, że ją niszczy rasizm w Polsce i że ciężko być czarnoskórą osobą w Polsce? I Ukrainką jeszcze mówiła, ale no nie w tym temacie, to nie jest ważne. Mówiła, że ciężko jest być osobą czarnoskórą w Polsce i mówi, że nie dotknął ją nigdy rasizm. To czemu jest w takim razie ciężko? Jakie są powody? Tak, a kto płakał na face to face i mówi, że nie, dzieci nie chcą z tobą chodzić za rękę w podstawówkę? Nie, no powiem ci tak, że jestem wychowana w europejskiej mentalności i ja miałam w nastolatkowym wieku ksywkę N-worda i to mi nie przeszkadzało. Ale czy ja żaluję, że tak ją nazwałam? Nie. Katastrofa. I niestety... Ale to jest kretynizm. No przecież jak ja bym powiedział takie słowa, ja bym powiedział słowo na N, to ja bym dostał banę na Twitchu. A ona w wielkiej federacji może sobie tak mówić i atakować kolor skóry? No przecież jest chore. Nie, w tym fame niby walczą z jakimiś rzeczami, a niektóre akceptują tak po prostu. Z debilizm. Spieprzone to fame jest. Gówno głupie. Dziewczyna zbiera już tego konsekwencje. Burza po słowach Ukrainki. Skandaliczne słowa Ukrainki wobec Polki. Przykre, że do Polski przybywają rasiści. Schreiber komentuje aferę. Cały internet i media grzmią, a Elizabeth honoruje, wydaje oświadczenie. Kochani, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla zachowań podczas pierwszego panelu konferencji. Aha, marketingowy coś tam na kolanku napisał na szybko, żeby wypieprzyć na IG. Czenie. Kochani, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla zachowań podczas pierwszego panelu konferencji Fame Ribbon. Wypowiedziane słowa nie powinny paść. Używanie koloru skóry, stylu ubierania się, czy typu sylwetki jako narzędzie do obrażenia jest zawsze złe, szczególnie gdy krzywdę wyrządzają sobie dziewczyny. Widzę wasze komentarze i przyjmuję krytykę. Od początku działalności w internecie... Widać, że to nie ona pisała. ...tego dnia, czy tam wyzwiska na temat mojego wyglądu i pochodzenia. Sytuacja mocno nasiliła się w ostatnim roku, również za sprawą obelg wypowiadanych przez Natalię. Jest mi przykro, widzę wiele nienawiści towarzyszy rywalizacji w oktagonie. Przepraszam za moje słowa, liczę na to, że obie odłożymy na bok bezsensowne wyzwiska. Skupimy się na tym, by dać możliwie najlepszą walkę w sobotę. No i niestety to nie brzmi jak coś, co by napisała Liza. I nie sądzę, żeby na tym etapie ona już zrozumiała swój błąd, raczej musiała wrzucić jakieś oświadczenie, żeby zrobić tak zwany damage control. Nie, no głupie, control, no dodawanie... po co ona to powiedziała? Czy jest tak... Ciekawe czemu, bo w kryzysowych momentach mówi się takie rzeczy i wiesz, co ci pierwsze do głowy przyjdą, to co, ona jest serio rasistką? Czy jak to interpretować? No nie powiedziała tego, żeby poddymić ewidentnie, bo zbiera więcej złego niż takiego typowego poddymienia, że jakieś ludzie są za i przeciw. Tutaj to raczej są wszyscy przeciwko niej. W takim oświadczeniu, gdzie naprawdę odjechał.
o się konkretną manianę, że no jak coś to ludzie mnie też wyzywają, a w ogóle to się nasiliło spoko przez Nawcie. W którym miejscu, przepraszam, twoja przeciwniczka w jakikolwiek sposób rasistowsko się do ciebie zwróciła, zachęciła ludzi do tego, albo w taki czyn? No nie powiedziałaby nic, bo ona streamuje na Twitchu. Jakby ona ma już we krwi. Chłopie, ja też bym nie powiedział, bo wiesz, to nawet nie chodzi o to, czy ona chce czy nie, tylko ona już, wiesz o co chodzi? Twitch wyrobił w tobie mechanizm. Nie ma raś poza Arkuelem, wiesz, nie ma rasistów na Twitchu. W inny sposób dała ludziom sygnał do tego, żeby to robić. Takich prawdziwych, tak wiesz, prawdziwych mówię, z krwi i kości. Wracania kota ogonem, która jednoznacznie pokazuje intencje Lizy. Być może temat zostanie jeszcze poruszony podczas ważenia, na którym zawodnicy zawsze mają okazję... Ten się bije znowu? ...więc być może Liza Natalię przeprosi. Dzięki Dymier, za 5 lat, witam. Zobaczymy. Ja bym sobie życzył usłyszeć to jej słowami, a nie w postaci tekstu napisanego na Insta Stories, nawet nie wiadomo czy przez Lizę. How I can be arrested if I'm black? Ja natomiast czekam na to, czy federacja wyda jakiś statement w tym temacie, no bo w tym momencie jest im dosyć mocno w mediach przypisywane, że na tych konferencjach to się dzieją straszne rzeczy i nawet rasistowskie obelgi. No to widać, że te freakfighty to hurdur patologia. A na koniec będę miał trochę oddzielnie dosyć smutną informację, nawet nie dosyć, tylko bardzo dowiedzieliśmy się, że wczoraj to widziałem. Łukasz Motyka, znany szerzej jako Łukasz Demon, bardzo popularny influencer, który zajmował się testowaniem najostrzejszych na świecie potraw, a przy okazji był niesamowicie serdecznym i sympatycznym człowiekiem. Brakuje niestety dokładnych informacji na temat tego, co się stało. Jedyna relacja, którą możemy znaleźć, to od bliskich osób, które deklarują, że znalazły Łukasza już martwego w swoim łóżku i lekarze dopiero będą ustalać dokładną przyczynę śmierci. Łukasz Demon był jeszcze w miarę młody, był facetem trochę po 40, więc to zawsze jest wielka tragedia. Dzięki Pokserek za suba dla Wicer. Witam, witam. Pozostaje mi zatem złożyć kondolencje dla rodziny i bliskich. Jest to jedna z takich informacji, których wolałbym nigdy wam tutaj na odcinkach nie przekazywać, ale niestety takie rzeczy również czasami się dzieją. Łukasz był osobą publiczną, rozpoznawalną i bardzo lubianą i tworzył zresztą bardzo fajny content, więc myślę, że warto, żebyście po prostu wiedzieli, że coś takiego się wydarzyło. I tym smutnym akcentem kończymy na dziś. Dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dobra, dam linkę dla Gimpera, niech się cieszy. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!